Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Technicznie. Dzisiaj taki krótki odcinek o funkcjach sterowania kuchenki mikrofalowej Samsunga. Tutaj akurat mamy model G89EBST, ale w większości kuchenek mikrofalowych tak to sterowanie wygląda. Także zaczynajmy. Zaczynajmy od klawiszy funkcyjnych. Na początku klawisz przy zegarku. Tutaj ustawiamy czas, godzinę. Kolejny. Tutaj mamy kolejne funkcja rozmrażania. Cztery funkcje automatyczne. Tutaj w środku jest to opisane, do czego poszczególne funkcje. Kasujemy tym przyciskiem stop. Kolejne funkcje to funkcje automatyczne. Mikrofalówki tutaj mamy też opisane, co do czego na naklejce. To jest oczywiście działanie kuchenki mikrofalowej. Kolejna funkcja Krusty Cook z wykorzystaniem tego talerza takiego teflonowego oraz też automatycznych funkcji. Kolejna funkcja czyszczenia. No nie będziemy teraz czyścić. Czyszczenie parowe. Kolejna funkcja grill. Tutaj ustawiamy kolejnymi guzikami i czas. Kolejna funkcja kombi. Tutaj ustawiamy moc mikrofal. Grill działa nam z pełną mocą. Kolejna funkcja mikrofala. Ustawiamy moc od 100 poprzez 180, 300. Aż 450, 600 i 850. Kolejna funkcja to jest, tutaj mamy blokada klawiszy. Kolejna funkcja to jest ustawianie czasu. Jeżeli ustawiamy, tutaj ustawiamy minusem, dodajemy, plusem odejmujemy. Stop. Czyli zatrzymanie pracy kuchenki mikrofalowej, no i włączenie, każde przyciśnięcie 30 sekund dodatkowo tutaj pracy kuchenki mikrofalowej. I to by było pokrótce omówienie. Wszystkie funkcje automatyczne są dodatkowo tutaj, naklejka jest co do danej funkcji, tak w przypadku rozmrażania funkcji automatycznej mikrofalówki, jak i Krusty Cook z wykorzystaniem talerza obrotowego. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka. Pozdrawiam.